Halo, cześć dziewczyny, cześć chłopaki, w kolejnym odcinku serii FIFA Ultimate Team. Kłaniam się ja, dobrodziej, witam ja was po dobrodziejsku oczywiście. I zaczynamy standardowo od otworzenia pięknej niebieskiej paczki, w której na pewno jest niebieska karta warta, kurwa, triliard. No i masz, kurwa, no i masz. Inan, kto to jest Inan? Proszę cię, no bo kurde, wstyd, a przynajmniej Sigurdsson jest, no cóż. Ale jeszcze zły Sigurdsson do tego, bo to nie jest ten Sigurdsson ze Swansea, tylko z jakiegoś innego klubu, cholera jasna, no nie? Dzięki, wspaniała paczka po raz kolejny, zobaczymy się w kolejnym tygodniu, na razie, cześć, ej! No a jakże wspaniałe otwieranie paczki to było, po prostu po raz kolejny trafiliśmy inform zajebistego 1 500 000 900 końców zawodnika, ale to nie szkodzi, my nie potrzebujemy z paczek zawodników, bo my mamy taki team w tej chwili, z którego jestem tak zadowolony, że ja sam nie wierzę, po prostu jak obejrzycie pierwszy odcinek z FIFA Ultimate Team, to co tam się działo, o ja cię pierdzielę, no po prostu nie wyobrażam sobie. Anyway, witamy nowego kolegę na pokładzie, a mianowicie Sherdan Shaqiri, którego udało mi się kupić za 1300 końców na jakiejś aukcji. Wydaje mi się, że jest to całkiem przystępna cena, bo normalnie jak tam patrzyłem, to tak średnio po 2000 chodzi, więc zawsze no na takiego biednego żuczka jak ja to zawsze jest ok. I rozegrał swoje pierwsze spotkanie, wygraliśmy 2-1 po raz kolejny, było bardzo intensywne, bardzo mocne spotkanie, ale udało nam się zabezpieczyć zwycięstwo, więc już mamy 6 punktów w 8 lidze, także jak najbardziej jesteśmy na drodze do awansu do ligi 7, także już tak takie rejony, kurde, szara strefa dla takich nieboraków jak my w FIFA 16, a my tymczasem rozpoczniemy sobie spotkanie. Jedną rzecz, którą wykonuję, bo zmieniam na ten mecz Benteke z Wilfredem Bony. Dlaczego tak robię? Robię tak, dlatego że Wilfred Bony wszedł na boisko w poprzednim meczu w minucie 80 i przy stanie 1-1 i w 82 minucie strzelił fantastyczną bramkę na 2-1, które dało nam 3 punkty i zwycięstwo. Dlatego też myślę, że on dał nam sygnał, że trenerze, ja chcę pokazać się z jak najlepszej strony, daj mi szansę zagrać pełne spotkanie i mimo, że to nam obniża rating do 79, to mimo to ja mu dam dzisiaj szansę, jeśli coś, to zawsze Benteke jest na ławce rezerwowych, a my szukamy przeciwnika. No i mamy wreszcie przeciwnika tutaj, z tego roku nawet zespół, proszę, jakiś UD Sur, zagramy sobie jak najbardziej w naszych standardowych purpurowych strojach, no mam nadzieję, że on zmieni tutaj sobie, bo inaczej no będzie, no dobra, no to zagramy w tych, żeby to się nie myliło, już dawniej graliśmy w tych strojach, więc zagramy sobie w tych. Prawda, tutaj debiut naszego Sherdana Shaqiri. Zobaczymy, jak się kolega spisze. O, tutaj ciekawy skład, ciekawy. No tutaj taki hiszpański, nawet ma Polaka w składzie. Tutaj jest ten Krychowiak, Wiktor Walderz na bramce. No ciekawe, bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Skład taki przybliżony do nas, można by powiedzieć. Formacja ma trochę inną niż my, ale no damy radę. W ogóle napiszcie w komentarzach, mimo że wiem, że mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale nagrywam to zanim wypuściłem jeszcze poprzedni odcinek, więc czy chcecie tego food drafta, czy nie, bo zbliżamy się teraz do wielkiego bogactwa, jakim jest 15 tysięcy końców, więc możemy kupić sobie bilet na wejście do food drafta, ale nie wiem, czy to jest coś, co byście chcieli zobaczyć, czy powinienem kupić jakichś innych zawodników, czy oszczędzać na coś innego, no to już pozostawiam wam, żebyście napisali mi w komentarzu, bo jestem ciekaw waszych opinii, bo na pewno znacie się na FIFA lepiej niż ja, bo ja tak naprawdę to wiecie, tak, nie wiem, no, gram sobie po prostu, na tym to polega. W ogóle jak widzicie, zmieniłem sobie herb Wodka Rangers, teraz pod banderą Red Bull New York, a tutaj kolega nawet nie wiem jakiego herbu używa, jaki to był zespół, zapewne jakiś hiszpański, bo widać, że tutaj lubuje się w jakichś takich hiszpańskich klimatach. Zobaczymy. A, to może być właśnie ten, tak, to jest Real Valladolid. Właśnie, taki hiszpański zespół, bardzo dobry, polecam serdecznie. No i mamy Krychowiak, zobaczymy, czy Krychowiak nam tutaj krwi napsuje. No ma całkiem niezły skład, trzeba mu przyznać. I mam nadzieję, że będziemy w stanie się przeciwstawić. W ogóle nowa piłeczka, różowa Pumy. Zobaczymy, czy będzie dobrze lecieć do bramki. Na razie bardzo, bardzo spokojnie zaczyna nasz przeciwnik. Ale już tutaj dobrze. No jaki faul, panie kolego, zabrałem mu piłkę czysto, a sędzia od razu chwyta za gwizdek, po prostu jak laska za kabana. Dalej, wybijaj tą piłę. No. No i tutaj, ale tu chyba, on był chyba na spalonym. O, ho, 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 ho!
Tak jest! Trzecia minuta przez bramkarza! Wilfred Bony, co ja mówiłem? Wilfred Bony, on jest głodny tego, że udowodnić, że on zasługuje na miejsce w naszej Ultimate Team. No ale no tutaj, że on nie był na spalonym, to jestem zdziwiony, ależ huknął, ja cię pierdzielę, no po prostu dziurę zrobił w bramkarzu, można by powiedzieć. I mocnym pressingiem teraz musimy przycisnąć. Ale tutaj co to tak laguje? O, proszę bardzo. Jest Bony. Znowu, Bony. No ale tutaj no niestety nie udało się, tam szukał, za długo czekał zdecydowanie, żeby cokolwiek zrobić. No, Szerdan Shaqiri tam minął się z tym odbiorem piłki. Tutaj znowu odbiór piłki, nie ten tego. Ale tu za to się udało, bardzo dobrze, jest Memphis Depay, on jest szybki, aczkolwiek no nie może sobie odebrać piłki. O kurde, Artur, wychodź, Artur, jest Artur, normalnie to jest chłop ze złota, nigdy chyba nie wymienię tego zawodnika. No i tutaj, czy damy radę, jest Roy Gremi i uderzył. Ale tutaj znowu bramkarz, kurde, całkiem nieźle wyciągnął się. Taka parady bramkarzy w tej chwili siłują się, który lepszą dla kamery zrobiła. To Wiktor Valdez, to tym łysym łbem potrafi obronić całkiem nieźle. No tutaj znowu z tego skrzydła próbował huknąć, ale no tak na raty, ale udało się. Jest rzut rożny, zobaczymy co z tego będzie. Ostatnio jak był rzut rożny, to strzeliliśmy całkiem sympatyczną bramkę w poprzednim odcinku. Jeśli nie oglądałeś, to polecam, żebyś obejrzał. I Leighton Baines będzie tą piłkę tam wsadzał głęboko w pole karne. I uderzaj z główki, ale no nie, niestety. No nie, no tutaj zdecydowanie. No weź to, no nie, kto to tam? Ashley Williams się pomylił zdecydowanie. O, dobrze. No i jest piłeczka. No nie, no tutaj odbita niestety. Loi Gremi szukał tego zagrania do Wilfreda Bony. Sissoko odrobinę zmęczony. No tutaj niezłe zagranie. Trzeba pilnować teraz. Jesus Navas. Ajajaj. Oj. No i dobrze, tutaj jednak jest Szerdan Shaqiri, mimo że niedokładnie podawał, to znaczy czyścił tą piłkę z naszego pola karnego, to trzeba mu przyznać, że kurwa, co to tak tutaj muli nagle. No jest Artur Boruc, pewne ręce polskiego bramkarza. Co to tak, o co chodzi tutaj? No. Jest Wanyama. Ale nie, no do kogo? Miałeś do tego tam na dole zagrywać, do Depaya. O! To jest dobra piłka. Ale Valdez tutaj szybko wyszedł, przylagował specjalnie, prawa fizyki zagiął, żeby tylko nie doszedł do tego nasz napadzior. O, dobrze. Bardzo dobrze, Niom. Jest tutaj Remi pruje. No nie, no ale tutaj chyba był faulowany, panie sędzio. No nie, no on się tak szybko obraca, a ja nie potrafię tych lagów opanować, no po prostu. No i to będzie chyba rzut rożny, tak mi się wydaje, że to będzie rzut rożny, bo tutaj odbiło się to tak dokładnie od naszego obrońcy. I co tutaj będzie? Przetasowanie tutaj pięknie. I tutaj Artur na raty, ale daje radę. No nie udało się. Będzie cały czas piłka przeciwnika. Wygrywamy 1-0 po świetnym strzale Wilfreda Bony. O, dobre to było. I tutaj wysoka piłeczka. No nie do końca. No obróć się. No nie. Ależ Artur Boruc. Jezus, jaki to jest chłop po prostu. On wie, że jak ja nagrywam, to trzeba grać na najwyższym poziomie. Popisać się przed publicznością. Jego karta powinna być warta co najmniej miliard. No i tutaj jest Wilfred Bony. Ale kurwa, dał się przepchnąć po prostu jak...
No nie, no nie. Niestety nie. I to wpada prosto pod nogi. Ale tutaj kurwa, kto to jest? Leighton Baines znikąd po prostu jak torpeda. Zapierdziela. No, to jest... To jest nasza piłka na szczęście. Tam były mocne przepychanki. I jest Wilfred Bony i on będzie wcinał do środka. Ale kurwa, tak se dało odebrać piłkę, po prostu wstyd. Zamiast oddać strzał, to on tam się zastanawiał, myślał nad życiem, nad śmiercią. I jest nią. I Artur Boruc wypija tą piłkę komfortowo. I to będzie do bramkarza przeciwnika. No, panowie, oni mają zdecydowanie kolega ma lepsze podania od nas, ale aczkolwiek my sobie radzimy z odbiorem tych piłek zdecydowanie lepiej. I tu jest Memphis Depay sunie tutaj, Memphis Depay, ale kurwa, no za długo, zdecydowanie za długo tutaj. Nie wiem, chyba nagrywałem tą przed chwilą karierę Mariusza w pierdola i trochę się zafiksowałem na tych indywidualnych akcjach, trzeba przyznać. Aczkolwiek mówiliście mi, żebym jak najbardziej... Ależ nie, no Leighton Baines to jest kurwa klasa sama w sobie. On tą piłkę odbiera. No nie, ale to przecina to dosyć łatwo przeciwnik. Nie wiem, czego ja tutaj oczekiwałem. I teraz oczywiście zaczyna lagować, więc trzeba mocno, z całej siły... Dobrze! Odebrać tą piłkę. Oj! Dawaj, dobrze! Jest, Depay, ale kurwa, do kogo? Dobra. No jest, Sissoko, on tutaj na pełnej piździe będzie nabiegał. Kurwa, czemu to tak laguje? Ja pierdolę. No i to nie, no to raczej, no niestety nie. Zabrakło centymetrów dosłownie, żeby Loic Remy tam dotarł do tej piłki i ją sobie umieścił w bocznej siatce. Kurwa, weź tutaj, naprawdę, panowie, musicie bardziej pracować, bo oni za szybko, zdecydowanie za szybko i tutaj nią. Kurwa, ale to będzie chyba rzut rożny. To chyba będzie rzut rożny, bo nią tam nie opanował tej piłki. Jest 45 minuta, także tak naprawdę ostatnia szansa przeciwnika na to, aby z jakimś takim bardziej pozytywnym wynikiem dotrzeć do... O kurwa! No, dobrze, że... Tutaj kolega się podpalił i chciał, nie wiem, 180 stopni zrobić piruet, zatańczyć jezioro łabędzie, a następnie oddać strzał na bramkę strzeżoną przez uśmiechniętego Artura Boruca, który no kilka razy uratował nam tyłek. Tak naprawdę mogło być ze spokojem 3-1, ale Artur Boruc czujny na swoim posterunku, jak zawsze zresztą, to już się staje taką tradycją. On będzie pierwszym, który będzie przedstawiony do tej hali legend klubu Wodka Rangers, bo inaczej... Kurwa, no to była dobra akcja, mogłem tu z tego coś zrobić, ale no dobra, sędzia postanowił, że zadmucha w ten swój gwizdek. Tu, prawda, fani New York Red Bulls się zjechali, Wilfred Bony, dwa strzały, jedna bramka, całkiem nieźle. No chłopak naprawdę z grubej petardy zaczyna to spotkanie i chce nam udowodnić, że on nie chce siedzieć na ławce, tak jak siedział przez kilka spotkań, bo grał przecież Benteke i Loic Remy. A tymczasem... No cóż, no wyrównanie, oczywiście posiadanie piłki jak zawsze u nas leży. Aczkolwiek no odbiory piłki tutaj widać, 12-7, to mówi samo za siebie, że mimo że kolega miał znacznie lepsze te podania, to udało mu się to osiągnąć. Na razie nie zrobimy żadnych zmian, może w okolicach 70 minuty nam się to uda i coś tutaj zawojujemy. Kurwa, ale se dało odebrać piłkę na dzień dobry. Wstyd i hańba. No nie, no ale tak, panowie, kurwa, no nie, no zabierz mu tą piłkę, przecież ile można, zabierzcie, no kurwa, daj im tam tańczyć, także znowu rzut rożny. No tutaj niedobry start, widzę, że jakoś tak chłopaki się rozluźnili po tym, jakby wygrywali 5-0 i Artur Boruc jedyny, który tak naprawdę... Ależ tu, wybij tą piłkę. Kurwa, gdzie pod nogi przeciwnika, ty je łopie, Artur Boruc! Fantastyczna parada polskiego bramkarza i to będzie rzut rożny po raz kolejny. Ja pierdzielę, no Artur Boruc, ten złoty chłopak. No zobacz, tutaj, no dobra, kolega nie chce tego oglądać, też bym nie chciał oglądać, jakbym nie strzelił bramki. No dobra, i obróć się, i suń do przodu, Remy, jesteś szybki, nie daj sobie kurwa tej piłki odebrać, chłopie, ale on dalej jedzie, on, no jaki faul, kurwa sędzia, ty z nocnika spadłeś chyba, jaki faul.
No kurwa, jeszcze nią tą piłkę tam posyła prosto pod nogi przeciwnika. Strasznie irytujące to jest, ale tu wreszcie Jagiełka. Dobry odbiór piłki. I wieś tą piłkę. Aż ty kurwa. Się ustawił cwaniaczek. Dzisiaj zdecydowanie. I Artur! No. To było offside, ale i tak Artur Boruc był tam na posterunku. Wiedział co zrobić. I Jagiełka do przodu. No, ależ myślałem, że tam Sissoko to przejmie. No po prostu bajka by było, gdyby to się udało. No ale kurwa, do kogo ta piłka? Proszę was, Shaqiri coś. Shaqiri mimo, że grał nieźle w poprzednim spotkaniu, to no kurwa, panowie, weźcie jakiś, opanujcie tą piłkę, bo odbiory są niezłe. Idzie to całkiem nieźle. Nią teraz się będzie w akcję indywidualną bawił, ale niestety traci piłkę w dosyć taki szybki sposób. No nie, no tutaj właśnie to jest to, że teraz Ashley Williams tak naprawdę będzie. Ależ tu rewelacja, kurwa, aż kwikłem po prostu jak zażynana świnia z podniecenia. No tutaj, no ta piłka jest taka osrana, bym powiedział. No nie potrafimy skonstruować jakiejś sensownej akcji, nawet zagrozić w tej drugiej połowie naszemu przeciwnikowi. A może to już czas na zmiany, bo już wybija 65. minuta. I tutaj znowu, aż nie, to jest Phil Jagielka tym razem. Tutaj dobre przejście, ale z Philem Jagielką razem raczej nie uda mu się. No, dobrze, zabrał mu tą piłkę. Już myślałem, że tam może być rzut karny, ale znowu, kurwa, no przylagowywuje. Kolega tutaj jakieś triki, nie triki, fiki, miki, kurwa, jakieś błędne strzały, inne pierdoły i na nic to ci się nie przyda, kolego, bo tutaj znowu będziemy jechać. No, jest chujowa piłka do. No, kurwa, no nie, no panowie. Zabierz mu. Dobra. No nie, no znowu, no on przecina te nasze podania jak nóż w masło, można by powiedzieć. O kurwa. Trzeba tutaj kombinować i. Artur, nie! To jest bramka, kurwa! A mówiłem, żeby zmianę zrobić, ale nie. Nie, no to dobrze akurat kolega rozegrał, widział dokładnie co się dzieje, rozpierdolił nas jak paczkę dropsów, tutaj podanie, no nawet Artur tutaj niewiele mógł zrobić, obrońca był zdecydowanie za wolny i dlatego my teraz wykonujemy zmiany, bo tak, potrzebujemy Jorginho i myślę, że Remy, który niewiele zrobił w tym meczu, schodzi z boiska. No i zobaczymy jak to będzie, czy coś tutaj będą w stanie zdziałać teraz. Kolega też robi zmiany, pewnie teraz zaparkuje autobus, skurwysyn. Już nie, no remisem raczej się nie ucieszy, będzie chciał wygrać ten mecz i my też chcemy wygrać ten mecz, bo gdybyśmy wygrali ten mecz, to już byśmy mieli 9 punktów i bodajże 6 spotkań do końca. Także no byłoby bardzo blisko tego, żeby awansować do jak najlepszej ligi, tak? No dobra. No i jedziemy, dobra, do przodu i tutaj. Och, nie dajcie sobie, kurwa jak to laguje, jak mnie to denerwuje, te jebane lagi, no po prostu. Jest, nią, tutaj akcja indywidualna, nią, podrzuć tą piłkę. No tutaj nie udało się. No kurwa, do kogo tą piłkę wychodzącą wy posyłacie, no? Panowie, już kurwa żarty się skończyły, bo straciliśmy bramkę, jest remis. No i Artur, łapiesz tą piłkę. Nie mam nic naprawdę złego do powiedzenia o Arturze Borucu, mimo że tą bramkę straciliśmy, bo to była wina obrońcy, no ewidentnie, no obrońca kurwa nie chciał tam śledzić tego, a te lagi mnie zaraz rozpierdolą, naprawdę, kurwa, nie wiem czy kolega tutaj, kurwa, w jebanym wiaderku jak najbardziej sobie. Oj, kurde, ale tutaj nie wiem co on próbował zrobić, czy to nieczysto uderzył, czy to był taki cheap lob z ranie w banie. No nie, no ale kurwa, ta główka z pizdy, można by powiedzieć. No nie, no co to jest? Dobra, mamy Shaqiri. I to jest niezła piła. No nie, ale to jest kurwa offside, ja pierdolę, no po prostu. Ach.
No i dobrze, dobrze to opanował tutaj. No ale nikogo tutaj nie ma, za słabi są, jest dwóch obrońców na nim, to kurwa. Co tu się dzieje, co tu się dzieje teraz? Ja pierdolę, lagi po prostu, mega lagi. Nic nie widzę, tylko zasrane lagi. No ale kurwa, te piłki są tak niedokładne, panowie. Ja pierdzielę, no zobacz. No tam dostał z łokcia jeszcze nasz zawodnik, ale oczywiście sędzia tego nie widzi, bo ma to głęboko w dupie. I tak samo jak lagi w grze się robią, to ja zaczynam się zacinać. No i leć, 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 mój przyjacielu, leć. No jest! A ja pierdolę, jak on to zdjął mu z głowy. Kurwa. Niesamowite, niesamowite. Ja już widziałem tą, ja już widziałem tą sytuację po prostu jako zakończoną. I Wanyama tutaj walczy na ostatnich tchu po prostu. No nie! Ja pierdolę, Artur Boruc, coś ty zrobił. Jaka parada. Jaka parada. To już powinna być bramka, ja już to widziałem, że to będzie bramka, bo to było podanie, po prostu Artur Boruc był w bardzo dziwnej pozycji. No jest, jest, Boney. Boney, Wilfred Boney, tutaj za wolno, zdecydowanie za wolno. No nie, no kurwa, panie sędzio, to jest czerwona kartka, to był ostatni facet, który go pilnował. Tak, po prostu w nogi mu wjechać, dajcie spokój. Żółta, kurwa, no jakiś Juan Franek. Krzywy ryj jebany, no kurwa. Ech, 90 minuta. Czy tutaj cokolwiek się uda, jakaś taka delikatna wciepka może? No nie, 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 jeszcze tutaj zaraz kontra pójdzie, bo oczywiście piłka spada prosto, prosto pod nogi. No kurwa, no! Panowie! To jest wstyd. No, weź tą piłkę, kurwa, no dobra! Jest, to jest prawdopodobnie ostatnia akcja, jaką... No nie, no jak on to robi, że tą piłę po prostu idealnie mu wpada pod nogi zawodników, a ja tutaj się pocę jak taka świnia i to jest 1-1, a powinniśmy wygrać ten mecz tak naprawdę. Ale no cóż, nie potrafiliśmy w drugiej połowie, nasz zespół kompletnie się roztopił, nie potrafili stworzyć jednej, kurwa, zwartkiej akcji. Nie oddaliśmy chyba ani jednego strzału tak naprawdę w drugiej połowie, jestem tego pewien, no ale no... No szkoda, szkoda tej straconej bramki. No i Artur Boruc po raz drugi z rzędu otrzymuje Man of the Match z oceną 8,7. No ratuje nam dupę, ale te lagi mnie tak wkurwiały, wyprowadziły mnie z równowagi. 1300 monet. No dobrze, no dobrze, no także mamy 1-1. 7 punktów w tej chwili, także tak naprawdę, żeby uniknąć relegacji, spadku do niższej ligi, do ligi 9 bodajże, bo jesteśmy w 8 w tej chwili, tak, to potrzebujemy jednego punkta, także no 6 meczy do końca, no to nie wierzę, że chociaż jednego remisu nie uda nam się wydusić z tych 6 meczy, a może nawet pokusimy się o awans, miło by było, 12 punktów, czyli potrzebujemy, prawda, dwóch wygranych w tych 6 meczach i wtedy już byśmy byli jak najbardziej w domu. Szybki maintenance na naszym zespole, bo tutaj Memphis Depay skończyły mu się kontrakty, także zaraz mu to zaaplikujemy, niech ma chłopak, nie wiem jak tam. No jeszcze jakoś fitness w miarę okej jest. Także no jest jak jest. Mamy w tej chwili ponad 16 tysięcy końców. Możemy się bawić w... Aż mi się odbiło, w food drafta. Albo możemy, nie wiem, kupić jakiegoś zawodnika. To już pozostawiam wam, czekam na wasze komentarze. 1-1, no wreszcie dobra passa. Wodka Rangers została przerwana. Aczkolwiek punkt jest, punkt się liczy. No tak naprawdę mogło być znacznie gorzej. Ale po raz kolejny uśmiechnięty Polak Artur Boruc ochronił nasz zespół przed hańbą. Ja się żegnam z wami po dobrodziejsku oczywiście i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, elo.